Wczoraj był w sumie prosty tekst z Dziejów Apostolskich, taki bardzo narracyjny. A dzisiaj będę czytał pierwszy rozdział listu do Rzymian od 15 wersetu. No zobaczymy dokąd. Ale to jest taki bardzo gęsty teologicznie tekst świętego Pawła. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Z listu do Rzymian. Jeśli o mnie chodzi, jestem gotowy także wam w Rzymie głosić Ewangelię. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, gdyż jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Bo w niej objawia się sprawiedliwość Boga z wiary ku wierze, jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary będzie żył. Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy prawdę obracają w niesprawiedliwość. Gdyż to, co można wiedzieć o Bogu, zostało im objawione. Sam Bóg przecież im to objawił. To bowiem, co w nim niewidzialne, jego wieczna moc i boskość są od stworzenia świata widoczne w dziełach. Dlatego nie mają nic na swoją obronę. Chociaż poznali Boga, to jednak nie oddali Mu chwały jako Bogu, ani Mu nie podziękowali, ale zbłądzili w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Uważali, że są mądrzy, a dali się ogłupić i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonogów i płazów. Dlatego Bóg wydał ich z powodu pożądliwości ich serc na pastwę nieczystości. Zamienili prawdę Bożą w kłamstwo. Oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Z tego powodu Bóg poddał ich władzy bezwstydnych namiętności. A skoro nie uważali za słuszne uznać Boga, wydał ich Bóg na pastwę niecnych myśli, aby czynili to, co niestosowne, pełni wszelkiej niesprawiedliwości, niegodziwości, chciwości, złości, pełni zawiści, chęci zabójstwa, waśni, postępu, złośliwości, obmowy. Oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, podejmujący to, co złe, nieposłuszni rodzicom, nierozumni, niewierni, bez serca, bez litości. Oni to, chociaż poznali postanowienie Boga, że ci, co tak postępują, zasługują na śmierć, to jednak nie tylko sami tak czynią, ale i pochwalają tych, którzy tak postępują. Oto Słowo Boże.
Niewątpliwie bardzo mocny tekst świętego Pawła. Tekst, który może nas prowadzić do tematu ewangelizacja. Bo logika wiary jest taka, że kiedy odnajdujemy się w Kościele, o tym mówiliśmy wczoraj, to w tym Kościele jesteśmy posłani do misji. Kościół nie jest dla siebie. Nie chodzi o to, żeby się w Kościele dobrze poczuć. Kościół jest dla misji, jest posłany, Kościół jest wychodzący. Mam nadzieję, że znacie taki bardzo piękny obraz Matki Bożej, który ma tytuł Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Maryja, która stoi w drzwiach i trzyma małego Jezusa na rękach i wychodzi z wieczernika. I przez drzwi widać cały świat, ku któremu ona chce wyjść z Jezusem, chce go zanieść. No a w wieczerniku siedzą apostołowie, uczniowie, znaczy się my. I Maryja się pyta, czy my wyjdziemy z nią do świata. Taki jest sens tego obrazu. Piękny obraz Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. To jest pewnie to, co najbardziej zostanie po pontyfikacie Ojca Świętego Franciszka. To przekonanie, że Kościół jest dla misji. Świadomość posłania. To jest to, co papież powtarza do znudzenia jako refren. Wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. To jest to, w jakim kluczu on dokonuje w Kościele rozmaitych zmian. Ostatnia, największa reforma kurii. Po co reformować kurię w Rzymie? Żeby Kościół był wychodzący. Żeby ta struktura oddawała misyjność Kościoła. Kościół jest dla misji. Z czym jesteśmy posłani? Odpowiedź jest prosta. Z Ewangelią. Ewangelizacja. Jesteśmy posłani z Ewangelią. To może odpowiedź jest prosta, chociaż momentami nie wydaje się oczywista. Słucha nieraz rozmaitych dyskusji wśród chrześcijan, to przez chwilę może się wydawać, że najważniejszym zadaniem dla Kościoła dzisiaj to jest szerzenie świadomości ekologicznej. Na przykład. Nic z tym złego nie ma, żeby było jasne, gdy chodzi o ekologię. Ale to nie jest ten cel, z którym Kościół został posłany. Kościół został posłany z Ewangelią. No i teraz konsekwentnie trzeba by zapytać, co to jest Ewangelia. I właśnie dlatego słuchaliśmy świętego Pawła, ponieważ Paweł jest pierwszym z apostołów, który używa tego słowa Ewangelia, Ewangelion, greckiego słowa. Używa go jako pierwszy. I w tym fragmencie, którego słuchaliśmy, Paweł właściwie definiuje Ewangelię. Co to jest? Ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. Jest mocą Bożą. Ewangelia jest siłą. Jeśli Ewangelia jest siłą, jest mocą, no to znaczy, że jest skierowana przede wszystkim do tych, którzy są bezsilni. To, czego im brakuje, to nie jest wiedza, tylko to jest siła, moc.
Tu takim najlepszym obrazem człowieka, do którego skierowana jest Ewangelia, jest paralityk. Jezus wielokrotnie uzdrawia paralityków. Paralityk to jest ktoś, kto ma uschłe mięśnie. Nie ma w nich siły. On wie, co znaczy chodzić, tylko nie ma siły. Tu najlepszym, najmocniejszym przykładem jest ten paralityk, którego Jezus uzdrowił przy sadzawce Betesda, przy świątyni. To jest w narracji Jana i tam wszystko jest symboliczne. Myślę, pamiętacie, że to jest człowiek, który leżał wśród pięciu krużganków nad sadzawką pełną wody. Te pięć krużganków to jest symbol tory. Więc można by powiedzieć, że macie człowieka, który jest położony jakby w samym środku Biblii, w samym środku Bożego Słowa. I zna to Słowo. Ale nie ma mocy w mięśniach. I cała ta wiedza, którą ma, nie potrafi go ocalić. Co więcej, on ma nawet takie doświadczenie ludzi, którzy przy nim doznają uzdrowienia. Wchodzą do tej wody, wychodzą zdrowi. I on wie, że to działa. On wie, że to działa. No ale to nie jest dla niego, bo on nie ma siły, żeby podejść do tej wody. To może być nasze doświadczenie. Patrzysz na ludzi i widzisz, że to działa. Na przykład, nie wiem, patrzysz na ludzi, którzy przystępują do sakramentu pokuty i widzisz, że to działa. No ale ty nie masz siły dojść. Patrzysz na ludzi, w których życiu Słowo się wypełnia i nie, ludzie słuchali Słowa, to Słowo ich przemieniło. I widzisz, że to ma prawo działać. Ale u ciebie nie działa, chociaż to wiesz, chociaż widziałeś. Więc Ewangelia jest skierowana właśnie do takich ludzi, których problemem jest bezsilność. Ona jest mocą Bożą ku zbawieniu. Ewangelia jest, mówi Paweł w innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian, Ewangelia jest ukazywaniem ducha i siły. Ducha i siły. Można by to zamknąć takim stwierdzeniem, że no właśnie, punktem dojścia Ewangelii nie jest katecheza, tylko wyzwolenie. Jest mocą Bożą ku zbawieniu. Mocą Bożą ku zbawieniu. Jest ktoś, kogo problemem nie jest brak wiedzy. Jego problemem jest uwięzienie, z którego nie może znaleźć wybawienia. Jest jakaś sytuacja, z której potrzebuje wybawienia. Jak słyszeliśmy w tym fragmencie z pierwszego listu do Rzymian, Paweł mówi o ludziach, których wiedza o Bogu wcale nie jest taka mała. Wiedzą nie tylko, że Bóg istnieje, ale poznają też niektóre Jego przymioty. Poznają, bo patrzą na rzeczywistość stworzoną. Z tej stworzonej rzeczywistości wyczytują prawdę o Bogu. Mają wiedzę. Nie wiedza jest problemem. Problemem jest konieczność wyzwolenia, konieczność zbawienia. I to jest właśnie tak, że co by nam było z tego, żeby ktoś nam opowiedział w detalach o więzieniu i o tym jeszcze za co wsadzają. Siedzisz w więzieniu i przyjdzie człowiek i ci wszystko opowie o tym więzieniu dokładnie, nie?
jeszcze opowiedz ci o twoim życiu, dlaczego cię tam zamknęli. I co ci z tej katechezy? Jeśli nie miał ochoty otworzyć tych drzwi i wyprowadzić cię na zewnątrz. Z czego ludzie, o których mówi Paweł, potrzebują wyzwolenia? Co się z nimi stało? Dlaczego są bezsilni? Co to znaczy, że są bezsilni? Trzy razy słyszeliśmy takie określenie, że zostali wydani. Że zostali wydani. Tam jest takie słowo greckie paradidomai. Paradidomai znaczy tyle, co poddać. Może też znaczyć wydać kogoś, zdradzić kogoś. Może też pozytywnie znaczyć, że oddać w taki sposób, że zawierzyć kogoś drugiej osobie. I może też znaczyć uwięzić. Uwięzić. Teraz w czym ci ludzie są uwięzieni? Czemu zostali wydani? Mówi Paweł, że zostali wydani pożądliwości. I o jaką pożądliwość chodzi? Tu nam po prostu pomaga katechizm, który mówi o tym, że w każdym z nas jest pożądliwość potrójna. Jest pożądliwość oczu, jest pożądliwość serca i pycha tego żywota. Jest chciwość, jest nieczystość i pycha. Ktoś jest wolny, ręka do góry. Przynajmniej wszyscy są szczerzy. Więc pożądliwość jeszcze nie jest sama w sobie grzechem. Pożądliwość to jest w człowieku zarzewie do grzechu. I to jest taki obraz, który niejednokrotnie jest wykorzystywany i dobrze, że jest wykorzystywany w katechezie. Zarzewie to ci bracia dzisiaj, co służyli do kadzidła, mogliby cokolwiek na ten temat opowiedzieć, nie? Znaczy musieli wziąć w zakrystii kawałki węgla drewnianego, takiego prostego, no i je rozpalić. Ale nie tak, żeby się paliły, tylko żeby miały w sobie żar. I teraz jak przynoszą ten trybularz pełny tych węgli, no to właśnie to z tego może być albo nie musi być ognia. Ale jak posypiesz kadzidłem albo dmuchniesz dobrze, a to się zacznie palić. I to jest to, co Kościół mówi o pożądliwości w nas, o tej potrójnej pożądliwości. Ona w nas jest, ona nie oznacza jeszcze grzechu. Ale jak w to dmuchniesz? Najmocniej mówi o tym święty Jakub w swoim liście. To jest tak, mówi, pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. A grzech, skoro dojrzeje, przynosi śmierć. I to jest to, o czym mówi Paweł, że jesteśmy temu wydani. Że jesteśmy bezradni, znaczy jesteśmy wydani naszej pożądliwości, która owocuje w nas grzechem, a ten grzech owocuje w nas śmiercią. I no, myśmy słyszeli tę wyliczankę Pawła dość taką przerażającą, nie? Do czego jesteśmy zdolni. Jak to czytałem, to było dość cicho w kościele. Nieczystość, bezwstyd, przewrotność, chciwość, niegodziwość, zazdrość, zabójstwa, waśnie, podstęp, złośliwość, potwarz, oszczerstwo, zuchwałość, pycha, chlubienie się złem, nieposłuszeństwo, niestałość, brak litości. I jeszcze na koniec to stwierdzenie, że nie tylko człowiek wie, że to jest złe, tylko jeszcze potrafi tego bronić. To jest o nas. I to jest moment, w którym najbardziej jesteśmy właśnie wydani w ręce swojej pożądliwości, jak bronimy tych swoich postaw. Nie?
potrafimy uzasadnić popełniane przez siebie zło. Bronimy tego jak niepodległości. Mam rację, zrobiłem dobrze. Wiem, że jest źle, ale w zaparte będę tego bronił. Nie powiem, że to jest złe. Nie powiem. Mam w głowie rozmaite przykłady, ale obiecałem, że dziś będzie krócej, a na razie się nie zapowiada. Mówię, ta lista jest dość przerażająca. Natomiast najważniejsze jest, żeby uchwycić co człowieka doprowadza do takiego stanu. Co jest jego głównym problemem? Co jest głównym problemem? Skąd się bierze ten cały katalog grzechów, które Paweł wymienia. No i odpowiedź jest taka, że tym grzechem fundamentalnym, tym grzechem pierwszym, z którego wszystko się rodzi, jest bezbożność. I on o tym mówi dwa razy. Że gniew Boga obraca się przeciwko wszelkiej bezbożności. Potem mówi o ludziach, którzy są bezbożni, nie oddają Bogu chwały i nie oddają Mu wdzięczności. No teraz pewnie można by postawić takie pytanie, czy wszyscy w taki sposób to postrzegają, że brak pobożności jest największym z możliwych grzechów. Co? Paweł na ten grzech właśnie zwraca uwagę. Bezbożność. Asebeja. Od sebo maj czcić, a jest zaprzeczeniem. Nie czczę. Nie czczę Boga. Ojciec Cantalamessa, jak tłumaczy to słowo, to mówi tak, że tu nie chodzi o przekonanie, że Bóg nie istnieje. I dlatego nie oddaję Mu czci. Tylko chodzi o ignorowanie Boga. Więc takie postępowanie, że wiem, że On jest, ale postępuję tak, jakby On nie istniał. To jest, jak pamiętacie, jedno z takich najważniejszych chyba sformułowań papieża Jana Pawła. On często o tym mówił, że człowiek dzisiejszy żyje tak, jakby Bóg nie istniał. I to wcale nie oznacza, że ten człowiek jest ateistą. Tylko zasadniczo ma to w nosie. Istnieje, nie istnieje. Nie On jest moim Bogiem. To jest pełna twarz tej bezbożności. Poznali Boga, mówi Paweł. Przecież Go poznali, wiedzą, że istnieje. Ale nie oddali Mu czci, nie oddali Mu dziękczynienia, a zaczęli czcić podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonogów, płazów. Czyli to, co jest tu problemem, to jest, co nazywamy bałwochwalstwem, co jest idolatrią. Znaleźli sobie inne bożki. Inne bożki. I mówi Pan, dlatego zostali wydani na pastwę pożądliwości i potem tych wszystkich grzechów. To jest źródło. Źródłem jest bezbożność, która polega na ignorowaniu Boga. Bóg nie jest moim Bogiem. Jest Nim kto inny. Dlatego właśnie, jeśli chcemy
jak to ładnie mówimy, ewangelizować, czyli iść do świata z Ewangelią, to musimy sięgnąć tej przyczyny zła, a nie tylko objawów. I dlatego, to teraz dosłowny cytat z ojca Cantalamessa, ale on ma taką siłę streszczania, dlatego ewangelizacji nie zaczyna się od moralności, tylko od tego, co nazywamy kerygmatem. Czyli jeśli idziesz z Ewangelią, to nie stajesz przed człowiekiem i nie mówisz mu od razu, musisz to, musisz to, musisz tamto, jeszcze siamto. A w ogóle o czym rozmawiamy, jak ty robisz tak, 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 tak. No, opowiedz mu o Bogu, który się objawia w Jezusie i który działa mocą Ducha Świętego. Opowiedz mu o Bogu. Opowiedz mu o Jezusie, który umarł na krzyżu. Poprowadź go do wiary w Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym i przez Jezusa do Ojca. A potem przyjdzie czas, żeby mówić o moralności, o prawie, o postawach, o przepisach. Grzegorz Wielki, dopiero pierwszy raz w te rekolekcje cytujemy Grzegorza Wielkiego. Dlatego musiał przeprosić, jakby. Nie dochodzi się do wiary, wychodząc od cnót, ale dochodzi się do cnót, startując od wiary. Mówisz do człowieka o cnotach, cnotach, cnotach i nie mówisz, nie otwierasz go na obecność Boga w życiu. To jest tak, to Pascal tak mówił, jakbyś postawił wóz przed koniem i dziwił się, że nie jedzie. No, nie ma prawa jechać. Nie ma siły. Ewangelia jest siłą, mocą. I to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. O Jezusie Chrystusie. To jest kerygmat. Mówisz o Jezusie. Otwierasz na spotkanie z Jezusem. Z tym przychodzi siła. Potem jest przestrzeń do moralności. To wszystko brzmi teoretycznie, może bardzo tak, nie wiem, teologicznie, ale to ma bardzo konkretne konsekwencje, jak tak się przyjrzeć także temu, co my robimy w Kościele. Nie? No rekolekcje, trzeci dzień. Czym to zmierzyć, co tu się podziało? No, trzeba by zobaczyć, ilu się wyspowiadało i poszło do komunii. I żeby było jasne, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Spowiedź i komunia święta, to jest bardzo ważne. Tak, ale mierzyć trzeba rekolekcję najpierw tym, ilu z nas, z takich chrześcijan nominalnych, staje się prawdziwymi. Znaczy, ilu z nas spotyka Jezusa i to spotkanie jest przełomowe w życiu do tego stopnia, że potem chce się zaangażować, chce być odpowiedzialny, chce być jakimś podmiotem. Nie. W Kościele, we wspólnocie, w wychodzeniu do innych. Zobaczcie, jak wygląda nieraz punkt wyjścia w prowadzeniu ludzi do przyjęcia sakramentów tajemniczenia. Nie? Przychodzi chłopak do bierzmowania. Na progu dostaje katalog rzeczy, które musi zrobić. Najlepiej książeczka taka, że tam było wszystko wypisane. Tyle razy pójdziesz na różaniec, tyle razy na nabożeństwo majowe, tyle razy musisz to. Jeszcze nie wie, o co chodzi, ale wie, ile musi zrobić. I nikt mu nie powiedział, dlaczego. Jest wyjście od razu od prawa, od zobowiązań, od przepisów. A wyjście musi być od wiary, od Ewangelii. I tu dochodzimy do takiego ważnego momentu tej refleksji, mianowicie właśnie dlatego takim papierkiem lakmusowym ewangelizacji to jest liturgia. Liturgia. I to się ma bardzo dobrze do tej myśli świętego Pawła. Jeśli
jeśli problemem zasadniczym w życiu człowieka, źródłem jego grzechu, źródłem jego uwięzienia jest bezbożność, to ogłaszając mu Ewangelię, chcemy go zapraszać do pobożności, i ufając, że z tej pobożności zrodzą się także w jego życiu cnoty i wtedy będzie wolny z tych wszystkich przestępstw, grzechów i przewin. Nie? Jak się zrodzą w jego życiu cnoty, ale one się zrodzą z wiary przeżywanej, z pobożności, z tego, co nazywamy pietas. No i tu punktem dojścia jest liturgia. Właśnieśmy ją przeżywali razem. Liturgia jest przeciwieństwem bezbożności. Liturgia jest szczytem modlitwy Kościoła. Zaprosić kogoś do Kościoła znaczy zaprosić kogoś na ucztę. Zaprosić kogoś do Królestwa Bożego znaczy zaprosić kogoś na ucztę. Jesteśmy razem przy stole. Jesteśmy razem w uwielbieniu Boga. Liturgia nie, liturgia jest odpowiedzią Bożą na ten problem człowieka, którym jest pożądliwość. To chyba najlepiej rozumie Kościół prawosławny, Kościół wschodni. Wiecie o tym, że w Kościele wschodnim dostaje się Eucharystię na łyżeczce. Podają ci komunię świętą na łyżeczce. Co to za pomysł w ogóle, żeby kogoś tak karmić łyżeczką? To jest nawiązanie do Izajasza. Może pamiętacie, jak Bóg powołuje Izajasza, to anioł w obcęgach przynosi mu węgiel spod ołtarza. I tym węglem dotyka jego ust. Ten węgiel mu wkłada w usta. I Kościół Wschodni w ten sposób podchodzi do Eucharystii. Jak przyjmujesz Eucharystię, to połykasz węgiel. To jest tak rozpalony węgiel, że kapłan ci go podaje na łyżeczce, bo jakby podawał ręką, to by go sparzyło. Nie? Jest żywy ogień. I teraz no, połykasz ten węgiel i masz go w sobie. Ja pamiętam, jak mi to kiedyś ktoś tłumaczył z taką prostotą, zupełnie jak konstrukcja cepa bojowego. Nie? Masz w sobie zarzewie grzechu, potrójną pożądliwość, ten drewniany węgiel tam, pycha, chciwość i nieczystość i masz w sobie Eucharystię, którą połknąłeś. No i tu jest taki prosty tekst. W co dmuchniesz, to ci się rozpali. Jeśli się rozpali w tobie ogień, który jest z Boga, nie będzie przestrzeni na ten ogień, który jest owocem pożądliwości, która poczęła grzech i doprowadziła go do końca. Więc liturgia to jest właśnie to, że spotykam się z Bogiem, biorę Go w siebie. Biorę Go w siebie jak węgiel, który mogę rozpalać. Nie? Mogę potem wracać do tego. Byłem na liturgii i wracam do niej. Nie? Wracam myślą w ciągu dnia. Wracam do tego, co noszę w sobie. Noszę w sobie słowo rozpalone, które spożyłem rano. Noszę w sobie Eucharystię, którą spożyłem. Wracam do tego, dmucham w to, chcę, żeby się to rozpaliło we mnie w ogień. Więc ta liturgia jest czymś bardzo, bardzo ważnym. I chcę powiedzieć tylko jedną rzecz o owej liturgii. To zawsze bardzo dużo mówi o wspólnocie, jak przychodzicie do kościoła i widzicie, jak jest sprawowana liturgia. Nie. To jest zawsze duża radość przyjść tutaj, żeby zobaczyć, jak jest sprawowana liturgia. Bo to, co w liturgii, do zrozumienia liturgii jest niesłychanie ważne, to to, że jest to wspólne dzieło ludu Bożego. Sama nazwa leiturgia, ona się bierze z dwóch greckich słów leiton ergon. Wspólne dzieło. Wspólne dzieło.
Kto odprawiał dzisiaj mszę? Ja? My. Kościół celebruje liturgię. Kościół. Całe ciało Jezusa Chrystusa celebruje liturgię. To jest dzieło wspólne. I mówię, to słowo, liturgia koduje to myślenie. Liturgia jest czynnością kapłaństwa, które wszyscy mamy w sobie, skoro jesteśmy ochrzczeni. Wszyscy mamy w sobie. To kapłaństwo, które jest chrzcielne, nazywamy w Kościele królewskim kapłaństwem. Tu po tej stronie siedzi kilku takich ubranych na czarno, którzy mają w sobie kapłaństwo wynikające ze święceń, z sakramentu święceń. I to kapłaństwo nazywamy służebne. Komu oni służą? Komu służy to kapłaństwo służebne? Najczęściej jak się zapyta kogoś tak z marszu, jakiegoś księdza, to powie, że służy Panu Bogu. Nie. Nieprawda. Kapłaństwo służebne jest na służbie kapłaństwa królewskiego. I dlatego w momencie święceń kapłańskich jest taki piękny moment, przepiękny moment objaśnia święcenia kapłańskie, kiedy temu już wyświęconemu księdzu biskup wręcza do rąk patenę z chlebem i kielich z winem. I mówi, przyjmij dary ludu Bożego, które mają być ofiarowane Bogu. Jak wy nie przynosicie tych darów, to ja nie mam czego ofiarować. No pewnie, mogę ofiarować to, co sam przyniosłem. A to będzie bita z nędzą. W zestawieniu z tym, co my możemy wszyscy. Nie? Czyli zobaczcie, sens liturgii i sens kapłaństwa jest taki, że to my posługujemy wam. My posługujemy całej wspólnocie kapłańskiego ludu. Wy przynosicie na ofiarę dary. To może być wszystko. To może być wszystko. To może być cały dzisiejszy dzień. Twoja praca, nie, także sensowny odpoczynek, czemu nie? Twoje troski, twoje płacze, twoje radości, twoje trudności. Wszystko, wszystko możesz przynieść. Twoją modlitwę możesz też przynieść. Może dałeś komuś dziś jałmużnę, możesz przynieść. I my to wszystko bierzemy, bo naszą rolą jest usłużyć waszemu królewskiemu kapłaństwu. Myślę, że od tego myślenia jesteśmy daleko, nie wiem, kilometry zupełnie jesteśmy od tego myślenia, bo wszyscy myślą, że ci chłopcy, co tu dzisiaj chodzili przy ołtarzu, to oni służyli mnie. Oni też nie służyli mnie, tylko wam. Bo to jest służba liturgiczna, to jest służba wobec wspólnego dzieła wszystkich. Nie. Dlatego jak oni zaczynają przy tym ołtarzu chodzić tak, że wy nie możecie się skupić na ołtarzu, to nie najlepiej służą. No. I tu się stało coś bardzo niefortunnego. Myślę, że to tak, bo liturgia oddaje w dużej mierze prawdę o Kościele. Nie? Jak chcesz wiedzieć, czy parafia jest żywa, przyjdź, zobacz, co się dzieje przy ołtarzu, będziesz wiedział. Nie? Tutaj nie za bardzo wiadomo, kto kiedy może śpiewać, bo stoją w kolejce, żeby się dopchać. Tak? No, a możecie mieć parafię, gdzie proboszcz ma pod ołtarzem przycisk, żeby sobie włączyć magnetofon. Pan z wami i z duchem twoim, górę serca, wznosimy je do Pana. Nie? Wszystko sam zrobi. Wszystko zrobi sam. Nie? Trzeba to w środku
Eucharystii zdejmie ornat i pójdzie po składce. W całym Kościele nie ma nikogo, kto by mógł zebrać ofiarę. Nie? Wszystko sam, wszystko sam. Teatr jednego aktora. Co to jest za wspólnota? Ta tak sprawowana Eucharystia, jaką wspólnotę wyraża? I skąd się to wzięło? No to się wzięło stąd, że tak w połowie dziejów Kościoła, Kościół stał się niesłychanie klerykalny. Bardzo mocno schierarchizowany i bardzo mocno sklerykalizowany. I wyrazem takiego Kościoła stało się też takie myślenie o liturgii. To ksiądz odprawia, a wy coś możecie zrobić, no jak ja potrzebuję trochę pomocy, to... Ale dokąd sobie radzę, to proszę nie podchodzić. Nie. Więc... Na to się nałożył, bo to się stało akurat w takim... pełnym średniowieczu, które miało to do siebie, że w Kościele chętniej czytano Stary Testament niż Nowy. Dlatego, że średniowiecze stworzyło taką formę Kościoła, który właściwie stał się społeczeństwem. To się nazywa Christianitas. Nie? Że chrześcijaństwo się przepisało na wszystkie struktury. Społeczne, państwowe, nie wiem, intelektualne, uniwersytety były kościelne, wojsko było kościelne, drogi budowały bractwa. Wszystko robiono w kościele właściwie. Nie? Więc chrześcijaństwo zostało przepisane na wszystkie możliwe instytucje. Nie? Władza koronowana, namaszczona. Tak dalej, tak dalej. To dla takiego myślenia lepszym punktem odniesienia jest Stary Testament niż Nowy. Nie? Czytacie Stary Testament? Detalicznie w prawie jest powiedziane, jak ma co wyglądać w tej społeczności. Nie? Wspólnota wiary jest jednocześnie każdą inną wspólnotą, w każdym innym wymiarze. I w takim podejściu do liturgii jest taka wizja starotestamentalna, jak wprost ta, o której czytamy w Torze pod Synajem. Mojżesz do góry, a ludzie pod górą przerażeni, żeby nawet nie dotknąć. Bo jak dotkniesz tej góry, to cię zabije. Żeby nawet nie dotknąć. To jest taka cześć do Boga, która jest... Właściwie jest przerażeniem. Jest przede wszystkim bojaźnią. Pobożność, która się objawia w dystansie, w stosunku do majestatu, do tego, co absolutnie mnie przerasta, co summa summarum jest jakoś przerażające. Dlatego dobrze, że jest ten jeden, który stoi przed Bogiem, a my możemy się za Niego schować. Tego jest dużo także nawet i dzisiaj w ludzkiej pobożności. Tylko warto się zapytać, czy to jest obraz Boga, który się objawił w Jezusie Chrystusie. Przystąpiliśmy nie do góry Synaj, do tak strasznego widoku, że Mojżesz mówił, jestem przerażony. Myśmy przystąpili do Boga, który się objawia inaczej. W Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. Przed kim my palimy światło? To już jest ostatni wątek, ale muszę go powiedzieć. Nie? Jakbyśmy zgasili wszystkie światła, to by została wieczna lampka. To jest w Kościele moment, którego główną postacią jest święty Franciszek. Nie? Początek wieku XIII zaczęto w Kościele świecić światło przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
bardzo piękne. Wincenty Kadłubek, krakowski biskup, dochody z 4 wsi, które posiadał, przeznaczył na zakup oleju do lampki wiecznej na Wawelu. Nie? No bo prądu nie było, więc lampki były oliwne. Światło, żeby jak wejdziesz do kościoła, zwrócić uwagę na obecność. Kogo? No Franciszek powie, ukrzyżowanego Pana. Ukrzyżowanego Pana. To jest obecność, której się nie boisz. To jest obecność, której chcesz być, której chcesz uwielbiać, której chcesz trwać i czcić. Miłość ukrzyżowaną. I to uwielbienie ukrzyżowanego, ono jest przedłużeniem Eucharystii. Cośmy tu celebrowali? Golgotę i pusty grób. Golgotę i pusty grób. I z tego wydarzenia Golgoty i pustego grobu jest stała obecność ku uwielbieniu i ku zaznaczeniu tym światłem, że przechodzisz i widzisz, tu jest, On jest. Boisz się Go. Nie boisz się Go. Stajesz i wielbisz. Więc to podejście do liturgii to zarówno pokazuje nasze rozumienie Kościoła i to, jaką my wspólnotę tworzymy, jak i też pokazuje nasze rozumienie Boga i na ile rzeczywiście Boga rozpoznajemy na twarzy Jezusa Chrystusa, Pana ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jeśli mamy ludziom głosić Ewangelię, to mamy im głosić siłę, która płynie ze spotkania z Jezusem Chrystusem, ukrzyżowanym Panem i spotkania takiego, które w nas owocuje pobożnością. Dokąd nie ma pobożności, jesteśmy wydani naszej potrójnej pożądliwości w sobie. Jesteśmy uwięzieni. I kiedy ogłaszamy ludziom Chrystusa, kiedy ich otwieramy na spotkanie z Nim, to otwieramy im także szansę na to, że zostaną z tego więzienia wyprowadzeni przez Niego i że zaowocuje ta ich wiara wielką, wielką cnotą. No, cudów nie było. Chcę powiedzieć tak, bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za te 3 wieczory. Ja się zawsze nimi cieszę, to, że mogę przed samym Triduum Świętym czytać Ewangelię z Łodzią. Umawiamy się już na Adwent, na rekolekcję dla Łodzi w katedrze, bo czasem musi być coś u mnie. Nie może być tak, że tak. To nie jest konkatedra, żeby było jasne. Katedra jest jedna. Więc na rekolekcję dla Łodzi w Adwencie umawiamy się u mnie. I bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą ofiarę. Oczywiście, że jej jeszcze nie liczyłem. Za wszystko dziękuję, co tam jest. Byłem proszony ostatnio i tak rozporządzę tymi pieniędzmi, że przeznaczę je na fundację, która pomaga w organizowaniu przeszczepu szpiku. Więc na to te pieniądze pójdą.